Siemaneczko, witaneczko. Dzisiaj, o, czekajcie, bo się jakoś blokada tu szczelowa. Dzisiaj mamy dzień po ulewa. Niedziela mamy. Przyjechał Hans Banz. Hans Banz. Przyjechaliśmy na kanał. Na kanał, na hechło my przyjechali, na sam zadek. Bo wszystko wszędzie dmucho w tamta strona, wszędzie ziela po brzegach. Kajci nawalili. Ty, na stronę coś... Kloca, ja. Łopierona. Przesiadamy tak, kiedyś my tu siedzieli, Hans się tu rozgoszczał. Na tym placyku. Wac tam tradycyjnie na swoim wac placu. Także dzisiaj federki, bez żadnego karpiowania. Poleci metoda. Zaraz wciepujemy, bo tu już porychtowane. Tutaj taka poduszeczka na metodzie, ale tutaj zmienimy przyponik, bo tu pójdzie na metodzie, ale na haczyku popcorn z puchy. Bondueje klasycznie poleci. O, już jak tam trochę przyfutrował, poleciało pora rakiet. Takiego futru. Nic, będziemy siedzieć. Mamy koło godziny 8. Każdy do 17 posiedzemy. Także was robi szybkie wciepy i myślę, że widzimy się przy jakichś fiszorach. Ha. Aby tyle, że pogoda się fajno zrobiła. Bo dwa dni loło, 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 loło. Wszystko pozalewało. No ale wody przybyło, także zajebiście. Wody przybyło na hechle, to jest bardzo duży plus. Bo ostatnio ta woda tutaj to tragedia. O, i tak sobie będziemy cykać tutaj. Dzwonecki, pipecki. Fajnie sam nie dmucho, tafla mamy. Nie Hans, dobry plac, co? Wszędzie ziela naciśnięte tam. Kurwa, tam jest wysyp ziela, nie? Wysyp ziela jest. Przynajmniej na południowym brzegu ja, jest. Wszędzie wysyp ziela. Ziela. Te fale po prostu, te wolne ziele ja, całe wszystko ścisło z tego i pocisły z wiatrem na ten południowy brzeg. Nie? Także tu myślę, że będzie gitarecka placyk, wciepujemy i hetomy, bo nie ma co dziwić. Jedna już poleciała tam na wawczersiku, a drugą walemy na kukurycka. Obcy siedzieli, Leony tam, Dawidy, Jacki, Ciurcyki, na polu namiotowym, od piątku w tym dystu do teraz siedzieli pierony. Fest hardkorowo. Ja już jest chyba za stary na taki hardkor. Dobra, wciepnemy sobie na kukurycka z puszki, zobaczymy czy w ogóle coś tu nam będzie podskubywać. Na razie poleciał futer z rakiety. Taki bardziej twardy. Nic się nie będzie dłużej działo. To walimy kluchy chyba. Kluchynsy chyba polecą. O, tam w ciepeczkę. A Hans tam pułapka robi na te. Na jeże. Co chyba dokluchynsować. Nic się nie dzieje. Patrzcie to jako robota. Kluski niedzielne. Dobra, wciepnemy pora kluchów, no bo totalna cisza, nawet szkubnięcia nie ma. A nie mamy chroboków, takie my są wędkorze. A będzie chyba iść kaj nakopać blizny. Armagedon. Robota PS. Władz już ta jedna przerobił na klasyka. No nie mamy chroboków z Hansem. Nie mamy chroboków. Na metodzie nic, cisza totalna, nawet na kukurydza z puszki. Zobaczymy na klasikerze. Pipek nowy, żech się dorobił.
A on już coś zajechany. Ale to taki najtańszy, wiesz jak? Bo mi się zdupcął jeden. Trochę jogobieli może do domy, o. Może na jogobiela będzie brało. Na jogobiela. Idziemy na łopcinka do Hansa. Co Hans tu kluskuje? Nic, Hans nie kluskuje. Co tam on za tajne jakieś? Zmienia, co chwila zobaczymy. Zdupiony popcorn widza. Dwa zakłodos. Ja. Nic się nie dzieje, słabizna na razie, nie? Miał żeś jakieś branie w ogóle? Takie lekkie szarpnięcie. Ja miał jeden na wafterstwa i nie wiem, czy to branie, czy to nie była jakoś przepływana te. Na branie wyglądało. Ludzie zaczynają lotać. Robi się ciasno. Ja chcę przeciepnąć ziołka kukurydzy. A tu płotka mamy. Patrzcie to. Na ziornku. Nie no, fajna płotecka ty. No. Tako na żywca ty. Nie, żeś koszyczek może założę, a nie było nawet widać, że jakieś branie było. No, także jest pierwszy płotens. Ludzi masa samazi, masa ludu. Dobra, nic, przeciepnemy zaś może na ziorko kukurydzy. Bo tu was już takiego baftersika małego zmontował. Ale to go najwyżej na drugi poślemy. Ja tu coś skubię, a koszyczek 40 się wciepnie z 50. I o się zaraz ceza. A ludzi. Dobrze, że obok to i tej mamy, do którego nie łaża. Bo się brzydza. Hans monowo taktyka przyjął. Co to tam Hans robisz, co majster? Przyznaj no się, ej. Nie. Nikt nie będzie wiedział. Tajna broń. A co jeszcze? Banany, chleb bananowy. No chyba karmel, nie? Albo włosy ci się między palcami hajsuj. Nie. Powoli. No. No takie coś będziesz chytał? Spróbuję. No to jest dobrze. Pany chleb bananowy, podsuszany, pierwsza klasa. Utwardzany. Utwardzany. Zamiast bentonitu to palnikiem trzeba przywalić. A tam echo. Mały chocyk. Skubią no. Bo mamy potecka. Mamy gości tu. Witam, witam. Przyczajeni. Siema, siema. Sławomir operuje drona. Gdzieś się Sławek przyczaił? Mamy tu operatora. Kukens. Kaj leci, synek. Mucha poleciała. Druga płotka, za niedługo fire and fishingu będzie. No to nie topesz. O, mamy tam. Mucha, mucha. Mamy mucha. Wadza z płocią taką. Trzecia płotka dzisiaj. A Sławek tam majstruje z muchą. Dobra, wypuszczamy ją do wody, nie ma co. Próbujemy, ale fest drobno na. Fest drobny hacyk. Fajno, nie? Chcę zapogłaskać. Uzarła. This is one. Zaś potens z paraliżem jakoś. Sparaliżowano. Władz taki hacyk na zyłeczce. Taki mały grzdyl. I tak szkubią, na większy trochę nie chcą. Taki byk. Chcesz? Na patelnia. Nie, dziękuję. Nie? On umie speedrunować? Co robić? Speedramować. Jak speedramować? Normalnie imprezę. No, rozszedł się ileś tam na godzinę. I
krasno zaś. Płotki się skończyły, wyczerpali my limit chyba. Sławek wszystkie wychytał, czuję. No. Nie, Sławomir? Dokładnie. Płotki, nie, Żuku wszystkie płotki wyczaskał, bo Żuku to jest płociąż. Wszystkie wyczaskane. Żuku to aby rewolwerowiec zlotał potem przy tych kijach na mady. Tu, 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 tu. Nie nagrywaj się teraz. Nara! Pa, pa! Pa! Nara, wszyscy żółwiki pierą. Nara! Nara! Pa! Do następnego nad wodą. Jasne. To czyli do piątku. czyli jednak nie mogę iść na grzyby. Nie ma grzybów. Nie ma. Na weekend fishing. Fishing? Dobra, to na Recka. Czas na kącik kulinarny tarnogórskiego kabana. Dzisiaj flaski blatują i sznita z pasztetem. 2 godziny ważenia. Człowiek, ale taki dość wypasiony. Tam też siedzi, o. I dość wypasiony sobie. Kiedyś one tu jeszcze większe były. Mamy byka. Bardzo dobry smak. Na kukurydza z puszki. A to zaraz wszystko pierwsze. Dzisiaj to jest pierwszy sumik. O. Taki byk, zaraz go zutylizujemy i no tu już. Mamy płotka. Nie no, za srogo. I mamy takiego Karlusa, taki komplet. Tego wczepuję od razu na grilla. Zaraz go zrobimy. Kolejny ładny potęsik. Leci do wody. Odpoleły się w końcu. Ludzi masa się przewijo. Byle co skubie, bo rano to była porażka totalna. Dobra, spoko. Takiego potęsika mamy na koniec. Się już świjomy po lekku. Nie, fater, ty już się świjo? Pakuje, nie? Co, chcesz ja wypuścić? Nie, boisz się? O, lecemy z nim do wody. Co ty sam robisz, synek? Miało nie być spinningu, pa! 102,9 po nos przyjechał. Albo to jest szola 614 te. Leśny bus. No ty widza blacha, ja. Tak żeś mnie wykiwał. Tak żeś mnie wykiwał. Co robimy? Świeczka po lekku, nie? Co, Hans? No jak już spinning, że wyciągnął, to to... To znaczy, że jest fajna. Pa, on się tam wkopie. Pa. Autobus kreślany. Bo już nie umie. Łoziem 7. Już łostą chyba siedzieć. Już chyba łostą, no. Co, robimy świeczka. Były płotecki, nie? No, nie to co... Nie to co miało być, no ale spoko, przynajmniej coś tam poszkubało, nie? Także robimy świka, autobus na nos czeko. Autobus czeko na nos. Trzeba iść tam zaraz się załadować. Ludzi więcej niż rybów, co? Także do zaś. Pozdro. Pozdro. Nara. Już. I teraz ten kaban szczeli. Zobaczcie se to. Ha. Jak przyparkował. Idziemy po Hansa. Jademy do domu. Autobus na nos czeko, Hans! Tak, autobus czeko! Autobus czeko, te! On będzie tutaj czekał do jutra, wiesz? Ja. Czekał na holowni. Też tak widzę. Przyjechał po nos, widzisz, żeś taki dupny transport zamówił i kapelusz. I się wkopał.